W województwie śląskim powstanie drugi w regionie SOR dziecięcy. Po analizie dostępności usług medycznych i otrzymaniu dofinansowania z zarządu województwa śląskiego, to Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu będzie świadczyć nowe usługi. Jak sprawdziła Karolina Komada, inwestycja o wartości około 27 milionów złotych ma zakończyć się jeszcze w tym roku, a jej główną częścią ma być lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Nie samo lądowisko na szczycie obiektu, a cały nowy oddział ratunkowy dla dzieci, nowe pomieszczenia i powiększone powierzchnie dla trzech oddziałów szpitalnych. Choć inwestycja za 27 milionów złotych dopiero się rozpoczyna, to w momencie jej ukończenia pod koniec 2024 roku zdecydowanie wpłynie na rozwój Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu. My do tej pory realizowaliśmy świadczenia zdrowotne w ramach izby przyjęć. To znaczy, że to nie był osobny oddział. Szpitalny oddział ratunkowy jest dodatkowym oddziałem, który ma swoistą procedurę przyjęć i wypisów. Czyli tutaj część tych przypadków, które w tej chwili nie mogły być jakby zabezpieczone, bo były jedynie w trybie ambulatoryjnym albo na poszczególnych oddziałach realizowane te procedury medyczne, będą mogły przebiegać w ramach tego szpitalnego oddziału ratunkowego. Więc tu wypełniamy pewną lukę, którą we wschodniej ścianie województwa nie było. Szpital przyjmuje do 80 dzieci dziennie w ramach działającej izby przyjęć. Są to nie tylko dzieci ze Śląska i Zagłębia, ale też z Małopolski. W ramach naszego SOR-u jesteśmy w stanie zaopatrzyć większość dzieci pediatrycznych, chirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, dlatego że pełnimy całodobowy, ostry dyżur chirurgii i dziecięcej, i urazowo-ortopedycznej, więc zaopatrujemy dzieci od pierwszego roku życia do 18 roku życia. Tych pacjentów jest naprawdę, naprawdę sporo. I liczba stale rośnie, pomimo tego, że liczba urodzeń maleje. Obecnie w województwie śląskim funkcjonuje 14 szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednak tylko SOR przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach koncentruje się na pacjentach pediatrycznych. Z pewnością utworzenie SOR-u w Sosnowcu poprawi dostęp do tego typu opieki. W naszym szpitalu, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, rocznie udzielamy kilkudziesięciu, blisko 80 tysięcy porad i konsultacji na oddziale ratunkowym. To jest bardzo duża liczba. Są dni, kiedy tych pacjentów jest naprawdę sporo, więc kolejny tego typu oddział, kolejne tego typu miejsce na pewno jest potrzebne. Choć główna budowa obejmie rozbudowę oddziałów szpitalnych i lądowiska, to już został otworzony nowy pokój dla dziecka i matki karmiącej, który ma zwiększyć komfort przyszłych pacjentów i ich rodziców.